No. A ja witam w cyklu kampanii. Rozumiem, są tutaj bardzo złe rzeczy w tej kampanii. Dobra. Opowieść. No, skupimy się na nowej grze, na nowej kampanii. Nowej kampanii. No, nowa kampania, nowa fabuła, nowe w ogóle wszystko. I najnowsze Call of Duty na poziomie normalnym, aby grało się fajnie, oglądało się fajnie i się odczuwało klimacik fajnie. Nasza wojna nie toczy się o naszą wiarę. Dlatego mnie nie widać z kamery. Jesteśmy tutaj tylko my i gra. Jesteśmy Alcatala. Jesteśmy zabójcami. Walczymy bez żalu. Toczymy wojnę bez litości. Nie ma litości. To jedyna droga, by żyć i umrzeć śmiercią godną żołnierza. Modern Warfare. 24 godziny wcześniej. Taka filmowa narracja. Electronic Arts by mogło robić pracę, jak robić fabułę. Widzimy strefę lądowania. Chyba nasi chłopcy przybyli na czas, pułkowniku. Zrozumiałem, 3-1. Drużyny zabójcy przygotowane do szturmu. Macie pozwolenie. Pułkowniku, możemy mieć problem. Za późno nazwę. Już działamy. Nie, dopóki ja tak nie powiem. Obserwator do 3-1, słyszycie? Tak, Laswell. To Richard sobie jeszcze. Generał Barkow wysłał dostawę do swojej bazy. Ale jego najemnicy przygotowują się na no, lepiej, tak. Bo tutaj widać, że spam idzie. Możecie atakować, ale nie mamy pozwolenia na wymianę ognia z armią rosyjską. Nie stać nas na międzynarodowy incydent. Dobra. Nie mamy gwarancji, że Rosjanie na to nie zareagują, hej. Zrozumiano, Alek. Znajdźcie gaz, przejmijcie ciężarówki Barkowa i opuścicie teren, zanim sprawa się skomplikuje. Obserwator, zajmiemy się. No i zaczynamy. Mamy ze sobą teraz ten mgła wojny. 24 października 2019. Do wszystkich drużyn zabójcy. Czyli co? Wczoraj? Zrozumiano. Misja dzieje się wczoraj. Musimy się sprężać. Ludzie Barkowa zamierzają przetransportować dziś gaz. Jakie są szanse, że wpadniemy na generała Barkowa? Rosyjski generał prędzej dałby sobie jaja uciąć, niż pozwolił się tu złapać. O, tak. Wygląda to episko. Uwaga. Ja słyszę! Za chlebnią! Słyszę dwóch. Ten klimatik. Dwóch najemników bez mundurów. Co to słyszę? Сейчас. Hej! Kto jest? Wyjdź! Pokażysz! Strzelić? Zdjęty. Czysto. Czysto. Przejdźmy na wzniesienie. Idziemy. Rozejrzymy się. Oczywiście. Rozeznanie w terenie to podstawa. Echo 3-1 do niebieskiego Wikinga 5. Prosimy o ostrzał. Zaraz potwierdzę cel. Jasne, 3-1. Wiking w gotowości. Zróbmy rekonesans. Upewnijmy się, że nie ma tu rosyjskich żołnierzy. Zbliża się pojazd. Główna brama. Jeden w wieży po lewej i wysoko, ale to nie żołnierz. Zrozumiałem. Punkt kontrolny. Tędy wchodzimy. Same dobre cele. Pojazd w ruchu. Pojazd patrolowy, najemnicy. Ochrona, dobre cele. Nie widzę Rosjan. Zgłoś to, panie agent. Niebieski Viking 5, tu Echo 3-1. Południowa brama, macie pozwolenie na ostrzał. Zrozumiano, 3-1. Zamierzam cele. Ostrzał za 5 sekund. Jestem ciekaw, czy ta fabuła będzie tak samo zajmowita, jak to była 16 lat temu. Fabuła. I bum, fajerwerki na dzień dobry. No, widać, jaką gramy. Echo 3-1, cel trafiony, Viking wraca do bazy. Udany chłopów. Okej. Dzięki, Viking, dalej już sobie poradzimy. Otwieramy wrota. I idziemy.
Ja zagrałem prędzej tą misję kawałek, właśnie tak jakby do tego nalotu i można to zrobić szybciej, wystarczy rzucić granata i wtedy szybciej ten nalot się zrzuca, ale wiadomo, chcę to przejść bardziej filmowo, bardziej narracyjnie. Dobra, zmienimy sobie typ strzelania na po prostu ciągły, nie pojedynczy. Jak ta gra wygląda? No, chyba nie pięknie. Singiel zawsze był dopasowany. BUM! Dobra decyzja. Mieli radia, broń. Skróćcie ich męki. Dobra, pomóżmy im trochę szybciej i zobaczyć się ze stwórcą. Idziemy do Mateo. Dzień dobry. Do widzenia. Podzielę z elementy zaskoczenia, panowie. Bądźcie czujni. Tu 3-1, wchodzę. Przyjąłem. Zabójca w drodze. Bierzemy Akacza. Otwieramy wrota i wchodzimy. To jest to. Kontakt! Snajper! Zawód wprowadził się! Trzeba go przykończyć! Całe zony! Go i wchodzić, 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 wchodzić! Chodzimy, 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 szybko! No, uchy, uchy! Zraniono mnie! Zapomniałem, że jestem pieprzonym Marines! Oj, przepraszam, stanąłeś mi w polu ognia, żołnierzu! Kurde, jak to wygląda! Te refleksy, świetne. Czemu multiplayerzy ich nie zastosowali? A, bo tak, pewnie by chodziła tak wtedy w 15 klatkach. Macie granata. Nie no, mam nadzieję, że naprawdę będzie wam się podobała ta gra. W sumie dostaję bardzo pozytywne oceny. I się nie dziwię. Niech mi tu nie będzie uciekał. Tylko tchórze uciekają. Czysto! Gaz musi być w środku. Chyba, że się spóźniliśmy. No chyba, że się spóźniliśmy. To jest to. A gdzie ja mam iść? A, tam. Dobra, idę. Czekajcie, chłopaki. Do roboty. Normalnie jak stalkerzo. No to chwila. Odcięli prąd. Łączcie latarki. Do mnie. Zupełnie nic tu nie widać. Słyszeliście? Ten, kto odciął prąd, ciągle tu jest. Kurwa, widzieliście? Znajdźcie go. Nikt tam. Dostał. Ale mnie zaskoczenia wzięli. Skrót na inteligencja myśli, jak mnie to zabić. Dobra, bruskowy. Pięty. Gdzie to? A, na górze się schował. Mamy pierwszy zgon. O, dodali tutaj znane cytaty wojenne. No, kurde. Zastanawiali się ludzie, czy wtedy ściskanie się zabez. No i poleciałeś. Będzie czysto. Przywróćmy zasilanie, zapalmy światła i znajdźmy ten gaz. Przyjąłem 3-1. Słucham? Tak jest.
No to szukaj, szukaj, szukaj. Zlokalizujcie bezpieczniki, znajdźcie gaz i drogę. Aha, można. F. Włączam prąd. Wróciło zasilanie. Hej! Mamy problem. To rosyjscy żołnierze. To specnaz. 3-1 do obserwatora. Najemnicy Barkowa to członkowie specnazu. Mamy tu zabitych rosyjskich żołnierzy. Musimy znikać. Odmawiam. Dowodzenie wymaga ukończenia misji. Nie mamy wyboru. Jak zawsze. 3-1 bez odbioru. Czekamy na potwierdzenie. Przygotujemy ciężarówki do ewakuacji. Przyjąłem. Znajdź gaz. No leży sobie. To, pomaział sobie bingo. Po kontenerach. Zrozumiano, 3-1, ładujcie i wracajcie do bazy. Przyjąłem, zbieraj. No, naładowane je, no. Naładowany jeden gaz, no, jak jeszcze ma go naładować, co? Dobra, siadamy do wozu. Do wszystkich zmierzamy do ustalonego punktu. No, pilnujcie sektoru. Dobra robota, Alek. Biurka do ewakuacji w ustalonym punkcie. Dobra. O, losaska. No i EPG nas walnęło. Obserwator do 3-1, ale ktoś nie odbił. Mam cię 3-1, bardzo. Co tu się wydarzyło? Kto to kurwa jest? Americano! Sì, sì! Ale czemu go zostawili żywego? What? Zabili wszystkich, a zostawili jego żywego? Echo do obserwatora! Alex, co się stało? Atak terrorystyczny. Mamy zabitych Marines. Ukradli gaz, potrzebujemy ewakuacji. Zrozumiano. W waszym kierunku zmierza chmara ruskich. Trzymajcie się, chochoł niedługo was eksfiltruje. Obserwator bez odbioru. Wprowadzamy ograniczenie dostępu do informacji. Co to do cholery ma znaczyć? Pan już nie ma tego dostępu, pułkowniku. To moi Marines. Potrzebujemy sił szybkiego reagowania. Odradzałabym. Ale to nie jest pani decyzja. Pułkowniku. Laswell? Generale, moi ludzie... Norris, daj nam chwilę. Pani generał chyba. Tak jest. Jak to kultury się nie nauczono, he? Mamy mały problem. Oczywiście loading. Kreml zerwał wszelkie rozmowy deeskalacyjne. Szósta flota przesuwa się na Morze Czarne, a broń chemiczna jest Bóg wie gdzie. To się dźwięk przesunął. To jest twoją winą, Laswell. Napraw to. Generale, wywiad to teraz nasza najlepsza broń. Już próbowaliśmy tej drogi. Znajdź mi lepszą broń. No. Captain Price! John? Laswell. Gdzie jesteś? Jestem zajęty. Mam problem. Rosjanie. Wieści się rozchodzą. Terroryści zdobyli broń chemiczną. Mogą być wszędzie. W Paryżu, Nowym Jorku. W Londynie. Pozdro od medyów. Masz czas na Captain Price. Właśnie się odbyła. Bez odbioru. Londyn! Sierżancie Garrick, odkrył. Garrick.